Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z naszych przygód jako Niderlandy w grze Europa Universalis 4. Okej, w poprzednim odcinku w zasadzie nic się takiego super nie działo. Dzisiaj mam nadzieję, że coś uda nam się więcej zrobić. Na początek planuję rozbrojenie koalicji, która się zawiązała przeciwko naszym biednym Niderlandom. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Będziemy walczyli po prostu z tymi krajami, które tutaj widzicie i macie zaznaczone. Zaatakujemy Anglię. Jeżeli będzie to konieczne, no to zaatakujemy pozostałe kraje w Indiach i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie sobie, jak się rozmontowuje tak zwane koalicje, tak? Jeżeli już zrąbiecie, w sensie zgapicie się i zawiąże się jakaś większa, mocniejsza koalicja przeciwko wam, no to pokażę wam sposób, jak temu zapobiec, jak można tak potem tak zwanie rolować koalicję. Wypowiadamy normalną wojnę, w niej biorą udział wszyscy oczywiście koalicjanci. Najlepiej jest się skupić na kraju, który szczerze mówiąc będzie dla was najłatwiejszy do pokonania. W sumie tutaj widzę, że jeszcze muszę marynarkę zrobić. A czy już odkryłem cały świat w zasadzie? Aha, to już możemy spokojnie admirałów rekrutować w rąbiście. Do tej wojny mógłbym zawołać Austriaków, ale to nie ma większego sensu. Tutaj mamy moją flotę w zasadzie bojową plus transportową. Ona nam będzie tutaj troszeczkę służyła, chciałbym, ale to myślę, że to też nie jest jakoś super teraz ważne. Zaatakujemy po prostu 10... O, kurka, jakbym się przegapił, ale to i tak szybko zdobędziemy ten fort, po prostu stracimy troszeczkę punktów militarnych, który i tak mam po prostu tony i jeszcze raz tony, ale nie tony, tylko dużo punktów militarnych, żeby nie było. No, spróbujmy tutaj ich dorwać, dojdzie do wielkiej bitwy z Angolami. No pobili trochę mi tutaj moich, ale daliśmy radę ogólnie. Okej, też możemy to ostrzelać, jedno wojsko wyślimy pościgowo, żeby się pozbyć, prawdopodobnie się tutaj wycofują, bo to jest ich najdalsza prowincja. Zgadza się. Gdzieś indziej będziemy dostawali wciry, ale tutaj powinniśmy dać sobie radę jak najbardziej. Anglii, dzięki temu po prostu widzicie, zaraz Wargola będziemy mieli, no i potem możemy tą koalicję zrestować. Najprawdopodobniej weźmy małą ilość prowincji, jedną, dwie, i cała reszta będzie mi służyła tylko i wyłącznie po to, żeby może przedłużyć, chociaż będzie mi zależało na jak najkrótszym trusie, to może nie, na o White Peace'a będziemy walczyli. Ponieważ będę chciał podbijać te prowincje, znaczy kraje w Indiach, więc będę musiał się szykować na kolejną... O. Że straciłem, będę musiał tam dorekrutować tych okrętów, nieważne. No się musi. Co nie mówicie, że to są angielscy buntownicy? No to wyjebicie to wyglądało. No co za pech. Więc po prostu najpierw tutaj z White Peace'uję to wszystko. Ostatecznie. I następnie po prostu zaatakujemy wszystkie będziemy atakowali wszystkie kraje po kolei, jak już nam koalicja ta największa przejdzie, tak? Taki jest mój plan. Mamy też już erę absolutyzmu, nie wiem czy wam pokazywałem. W tej erze możemy mieć Dutch Officials, Yellow Corruption zmniejszono 0,20. W sumie to jest dobre jak niedobre. No jakbyśmy mieli dużo tak naprawdę podbitych terytoriów, to bym się z tego cieszył, ale że gramy na małe państwo, to mam na to wyrąbane. Mam 40 uniwersytetów na 5. potrzebnych. Armię mam połowę force limitu. A tak czy siak mam wrażenie, że to dość szybko mi się nabija, więc nie mam co za bardzo narzekać. No już w zasadzie Anglia jest pod naszą okupacją. To widać na załączonym obrazku. No a my teraz idziemy do Irlandii, żeby tutaj te terytoria zdobyć. I za chwilę będziemy kończyli tą wojnę. Następnie skupimy się znowu na podbojach w Indiach. Tak na dobrą... A, bo mnie tutaj trochę poblokowali. Zapomniałem wam jeszcze wspomnieć, że wziąłem kolejne ekonomiczne idee. Myślę, że dla takiego fajnego małego państewka, jakie sobie robimy, będą to bardzo dobre idee, zwłaszcza, że będziemy za chwilę... Znaczy, ja już to robię, tylko że robiłem bez was. Boostowałem tutaj prowincje afrykańskie. One miały poniżej 10 developmentu, więc zacząłem je sobie tak powoli po prostu przeklikiwać. Sobie... ty wieśniaku, kurde. Sobie zacząłem je przeklikiwać. Czemu to jest taka duża autonomia? Czy to nie... A, bo Jolof pewnie należy do... nie no, należy. Nie zwiększałem autonomii. Zresztą 97, to może coś z eventu tutaj miałem, nieważne. To znaczy ta prowincja. Więc tutaj akurat taka lekka wtopa. No ale zacząłem gdzieś indziej też budować te rzeczy wszystkie. I jak widzicie, manufaktury. To za jakiś czas powinno nam tutaj zacząć skutkować po prostu
większymi, jeszcze większymi przychodami w danym regionie. No, uniwersytety robimy, na koniec będziemy mieli jeszcze dodatkowe 20% oszczędności. Tak naprawdę. No i wszelki nadmiar punktów, jakie mam, to po prostu w to... O, tutaj też 97. Kurde, mol. Po prostu chciał, nie chciał. No na tym więc pewnie mi się nie zarobi. I taki jest plan, żeby tutaj całe to wybrzeże tak powoli, powoli i zwiększać tak naprawdę. I tak samo tutaj. I na koniec może Indie sobie zostawię, ale to potem, potem. A jak widzicie, wojna z Anglią dobiega już do końca. I w zasadzie możemy mieć już White Peace'a w naszej wojnie koalicyjnej. W zasadzie też to robię, a będziemy się szykowali do większych wojen w Indiach i za jakiś czas również, jak ich zmierzyliśmy totalnie, nieważne, ale to spowodowało, że koalicja przeciwko nam tak naprawdę przestała istnieć w tym momencie. I za jakiś czas planuję mieć też wojny o kolonie, bo zastanawiałem się, jak do tego podejść, czy podbijać państwa, czy nie, więc stwierdziłem, że raczej będziemy podbijali kolonie, żeby było to bardziej tak klimatycznie w ramach naszej zabawy tutejszej. Tak jak sobie wykorzystamy te wszystkie założenia nasze i będziemy się bili po prostu o te dla nas ważne kolonie, żeby też tutaj nie przeginać. Ale powiem wam, że jeszcze tak możemy sobie zobaczyć, jak wyglądamy ekonomicznie, a wyglądamy po prostu wyjebiście. Patrzcie, strada 217 golda. Na ten moment kraje kolonialne no po prostu w ogóle się do nas nie zbliżają, ani z trafisów. Z trafisów na ten moment zarabiają 3 golda. Nawet jeżeli wy byście się na tym skupili, i tak dalej, może byście zarabiali z 30 golda na ten moment z trafisów. Więc Indie są znacznie, ale to znacznie lepszym wyborem. O, macie tutaj dla przykładu, no właśnie rozwinąłem tą prowincję. Zobaczcie, 38 developmentu, tropikalna prowincja, to jest bardzo mało. Nieraz mniej to jest developmentu, tak naprawdę koszt developmentu niż gdzieś na jakichś płaskich terytoriach. A dodatkowo zobaczcie, stawiamy, nie mamy budynku produkcyjnego, stawiamy 0,88 do przychodów w ramach tej prowincji. To jest gigantyczna kwota, że tak powiem. Tutaj to możemy spokojnie wyrąbać. Tutaj 1,10 dukata przychodu. Tutaj, jeżeli coś, to limit floty, bo nie jest nam aż tak bardzo potrzebny. A możemy rozwinąć się dalej. Uniwersytet mamy, zbudujmy w ten sposób. Możemy kolejne budynki sobie zabezpieczyć. A, tylko że mi się hajsy skończyły. No ale to tak w zasadzie możemy rozwinąć każdą jedną prowincję, którą tutaj mamy z dobrym dobrem, że tak powiem. W pierwszej kolejności rozwijamy po prostu militarne punkty. Tutaj też to mamy. No, tak samo niewolnicy. Więc to też tak dość fajnie nam się spisze. Tylko też nie mogę teraz przeginać, bo za chwilę będziemy mogli już przechodzić na kolejny poziom technologii. Więc o, mamy po 500 i na ten moment to zostawiam i będę tutaj teraz budował manufaktury i budynki produkcyjne. Dobra, no i za chwilę będziemy mieli tutaj wojnę w Vijayanagarze, tak jak zresztą widzicie. Jesteśmy już tutaj prawie do tego gotowi, tylko musimy poczekać na koniec trusa, jeszcze 2 miesiące chyba. Ale chcę wam pokazać, że te inwestycje, które zrobiłem, już podniosły mi moje przychody o jakieś 100 golda. Kilka inwestycji minęło, nie wiem, 4 lata niecałe i 100 golda więcej. Poprzez takie inwestycje, ja w tym momencie mam już tutaj rozbudowane chyba wszystkie ważniejsze budynki, jeżeli o całe to wybrzeże. Więc teraz będę tutaj zwiększał czasowo development w tych naszych prowincjach. Na razie jestem trochę do tyłu. O, w sumie tutaj zaniedbałem. Możemy wziąć sobie na piątkę podnieść, więc muszę oszczędzić trochę pieniędzy i na piątkę podniesiemy naszego doradcę za jakiś czas. I będziemy tutaj zwiększali development tych wszystkich prowincji za jakiś czas na 10 poziom. Myślę, że już tak bardziej skutecznie. Absolutyzm rośnie, ponieważ wziąłem tutaj yearly absolutyzm. Nie spieszymy się z tym w ogóle, tak jak mówiłem, celem tej kampanii nie są liczne podboje, jeżeli idzie o świat. Ale mówię, Indie, Ming, te sprawy. Myślę, że rzeczywiście ciekawym scenariuszem może być atak na Mameluków lub Imperium Osmańskie, żeby zdobyć kanał Suezki. Więc jak najbardziej jest to realny scenariusz jeszcze w ramach tej kampanii, żeby zbudować takie potężne imperium handlowe. No przecież nam by zależało też na skróceniu tej całej drogi tutaj pływania. W najbliższym czasie też myślę, że skupię się na podbojach w tym regionie, no ale lećmy na razie tutaj z koksem. August 1634. O, mamy kolejnego. 663 albo 513. No to powiem szczerze, że wolę tego przez krótki czas mieć. 4 nam się zrobił. To jest naprawdę bardzo fajna opcja związana. No ale niestety mamy minus 50 tutaj, więc 3 lata porządzi i się zmieni. 3 lata się porządzi i się zmieni, niestety. Dobra.
O, jakaś duża wojna się zaczęła. Tu już Trusy nam mijają powoli. To jest ciekawe, powinny nam się ze wszystkimi tymi nacjami Trusy skończyć w tym samym momencie, no ale niech będzie. Mam nadzieję, że nikt mi nie wszedł już do koalicji. Declare war. Wchodzimy, atakujemy, zdobywamy wszystko dla nas. Ale on już chyba na nie próbuje uciekać. Czy uda nam się VGN-ka zdobyć w tej wojnie? No niestety nie. Dobra, no jak widzicie w zasadzie wojna dobiegła końcowi. Znaczy nie, no dobra. Kurde, naprawdę muszę tą armię doścignąć. Teraz weźcie ich, szukajcie. A tutaj chciałem atakować Bachmańsk. Jest spora szansa, że zaraz mi dojdzie do koalicji kolejnej, w której będzie Bachmańsk. No ale to trudno, najwyżej go najedziemy i jakoś tutaj sobie też damy z nim radę. Tutaj, żeby zgarnąć ten kraj, muszę im rozwalić armię. I to jest naprawdę irytujące. Naprawdę czekam na ten kolejny parz, gdzie oni to niby mają naprawić, że już nie trzeba tych armii tak ganiać. Jak na zbawienie. To naprawdę zaczyna być irytujące. Stack wipe, dziękuję, koniec wojny. Mam w sumie gdzieś tą agresywną ekspansję, którą tutaj dostanę. VG Yangard, jeden z tych krajów przestaje istnieć, więc to jest najlepsze w tym wszystkim. Z VG Yangarem po prostu niech będzie dłuższy trus, też mam na to troszeczkę już wyrąbane. I zależy mi na tych prowincjach, żeby tutaj to mieć. Ceylon, tak, chyba tak się nazywa. Tutaj to. Zdobędziemy sobie następnym razem. Po prostu to zaatakujemy, to już tego już nikt nam nie zabierze, no chyba, że posprzedają sobie prowincję, teraz tak pomyślałem. To jeszcze może dojść do czegoś takiego, no ale jest raczej taka opcja mniej realna. No i mamy praktycznie całe południowe Indie dla siebie, co jest po prostu wyrąbiste i będziemy mogli tu zaraz też również nasze kompanie zacząć rozwijać jeszcze skuteczniej, co jest bardzo fajną opcją dla nas, ponieważ po pierwsze mamy tutaj development na tych prowincjach, już dość wysoki, więc to jest tylko kwestia tego, żeby ponaprawiać błędy AI, bo AI często stawia w bardzo durny sposób budynki, które nam nie są potrzebne, a lepiej wykorzystać je na maksymalizacji produkcji dóbr z tego regionu, ale to za jakiś czas sobie oczywiście zrobimy. Ja na razie kończę tutaj upgrade po prostu całego tego wybrzeża afrykańskiego. No i w zasadzie na tej zasadzie, co wam mówię, to już chyba wszystkie budynki te takie potrzebne. O, jeszcze tutaj mi zostało, ale to jest dla dwóch prowincji. Tak naprawdę to też średnio przydatne, że tak powiem. Wszystkie inne powinny już być zrobione, jeżeli idzie o te takie budynki, co dają nam bonusy do produkcji. A, jeszcze ten tutaj, a tutaj to jeszcze kolonizujemy. No, bo szczerze mówiąc, tego mi się nie opiela w ogóle w żaden sposób, bo tylko jedna jest przybrzeżna. Nabrzeżna. Nieważne. Wiecie, o co chodzi. I będziemy mieli po prostu całą już tutaj Afrykę Zachodnią zrobioną. Dla nas Ivory Coast będzie bardzo wzmocniony. Ale tutaj ważna rzecz, którą wam jeszcze zapomniałem powiedzieć, że o wiele więcej warte będą pieniądze z tego regionu dla nas niż z tego regionu, ponieważ one będą duplikowane przez każdy z tych punktów przechodzący, zanim trafią do nas. Więc im dłuższa jest droga, to tym im dłuższa jest ta droga, tym one są więcej warte dla nas. Więc ogólnie fajnie było, jakbym wysłał tutaj, tutaj, tutaj i widzicie, już nam się wydłuża aż o 3 cała ta droga w tym momencie. Obecnie jest ona skrócona i wszystko leci do Cape. Nie, tak naprawdę, całe to złoto, które mamy, leci do Cape. No ale nic na ten moment, nic na to nie wpłynę w żaden sposób taki szybki, więc na razie tyle zarabiamy. A samo pozmienianie takich dróg mógłby nawet podwoić, potroić pieniądze, które zdobywamy już teraz. Tak naprawdę z tego trade noda. No tak, taka podpowiedź dla was. No a jak widzicie, tutaj to jest jeszcze dużo przed nami, tak naprawdę tych inwestycji. Dokończę afrykańskie, się biorę za indyjskie. Dobra, w sumie też doszedłem do wniosku, że zaatakuję tutaj Bachmańsk, póki mogę. Wiem, że mam jeszcze nie wszystko pokorowane. Dopiero ten proces zaczęliśmy tutaj, ale tak naprawdę to również, no ta wojna troszeczkę nam zajmie. Spokojnie to wszystko okorujemy. Bachmańsk ma też całkiem niezłe wojsko, by the way. Tutaj widzę, że doszło do wojny Mingu i Hiszpanii, Portugalii, tak. Więc to jest też ciekawa, chyba o tą prowincję, którą sprzedał Ming po prostu. I Ming ma swoje kolonie znowu? No jest dość ciekawe, nie powiem. My możemy też zaatakować Kokomes. Chciałem to zrobić, by the way. Ale wątpię, żeby moja durna kolonia dała sobie radę z tym sama, niestety. Czekajcie, Nowa Holandia, Dutch Mexico.
Czy oni są zadłużeni? No nie są zadłużeni. Może jakbyśmy im zwiększyli trafista. No na razie zmieniają kulturę. Serio? Po co zmieniać kulturę w kraju? Lepiej zrobić akceptowalną i jest znacznie mniej problemów z tym związanych. Czekajcie, bo tu mi topią flotę, więc zablokujmy ich. Ja potrzebuję gdzieś szybko mojej floty? Raczej nie. Mój przeciwnik ma trochę tych ciężkich. Może mi tutaj nabrudzi, więc spróbujmy je gdzieś dorwać. Nasze wojska kierujmy od razu na stolicę Bachmanisu. No i w zasadzie będziemy tutaj dalej atakowali. Ale jestem w sumie ciekaw, jak nam tutaj pójdzie bitwa, więc stoczmy ją sobie. Zobaczymy, jakie statystyki będą miały nasze armie. Będą mieli w teorii przewagę. 4-9 do 6-0, 100, 105 dyscypliny. Mam przewagę w taktyce, więc w teorii powinienem wygrywać z nimi bitwy. Co też się w zasadzie dzieje. No ja nie mam najlepszych armii, ale jak widzicie, mam morale za to dość spore. I to jest w sumie najważniejsze w tej naszej kampanii. No w takim razie flota do portu, niech czeka. Pieniążki gromadzimy na ten moment. I będziemy za chwilę dalej wszystko rozbudowywali. No i mamy kolejne bitewki tutaj z Bachmanisem. Na ten moment na razie wygrywamy. Oczywiście ponosząc straty, żeby nie było. Skupiam się na tym, żeby po prostu zająć wszystkie jego forty. Bo to jest najszybszy sposób po prostu na pokonanie przeciwnika. Zająć wszystkie u niego forty i potem szybki siege wszystkiego. I jest wtedy po nim. On też chyba toczył przed chwilą wojnę z Janapurem. Jeanpurem, Boże. Jean coś tam, nieważne czym. Ej, wojna z Francją nam się też zbliża. Tego co tutaj widzę. A więc będziemy się niedługo też i w Francji wbijali, żeby tam odbić ostatnie prowincje, które potrzebuje od nich. Ale to za jakiś czas. Myślę, że może jak tutaj zakończymy, to potem rozbroję tą koalicję. Znaczy zaatakujemy Brunei. I wtedy po prostu następnie będziemy atakowali Francję. Jakoś zakończymy. Znaczy nasze dominium w Europie po prostu umocnimy już jak najbardziej się to da. Austria wzywa mnie do wojny z Brandenburgią, Ravensburgiem. No, to źle, że mnie wzywa do tej wojny, bo ja nie mam wojska tam w ogóle. Ale mamy taką przewagę, że to jest chyba nawet Austriacy sobie sami dadzą radę. Nie powinno być chyba z tym problemu. Jak widzicie, niestety moje wojska są trochę wymęczone tymi walkami. Na szczęście to nie jest manpower, to są pieniądze, które tracimy. A jak pieniędzy, jak widzicie, to mamy wyjebiście dużo, więc to jest po prostu piękne w tym wszystkim. Tylko trzeba uważać, bo merce lubią się zerować i trzeba ich od nowa rekrutować, tak? A bardzo tego nie chcę robić, ponieważ jak na armię złożoną z najemników mamy całkiem profesjonalną tą armię. Więc to jest takie coś dobre dla nas. Udało nam się już rozbić totalnie wojska Bachmanisu. Więc teraz już tylko i wyłącznie zostaje nam zajęcie ich obszaru tutaj w Indiach. I w zasadzie kończymy tą wojnę. Czekajcie, tak na czym się tu skupić? Bo zajmowanie tego obszaru, Boże, jak to się nazywa? Dekanu, to jest średnio dla mnie opłacalne, jeżeli nie mam Gujaratu. Bo wszystko, co u niego jest... A nie, on leci na południe. Nie, dobra, to jest opłacalne. Dobra, to jak najbardziej jest to u mnie dla propsie. Dajmy armię tutaj, żeby zabezpieczyć to nasze zajmowanie wszystkiego. To czekajcie, to zajmijmy, bo to jest Wargol. W sumie nie wiem, czemu jeszcze tego nie zrobiłem. Mamy dużo punktów dyplomatycznych też tutaj stracę podczas tej wojny, bo nie mamy fajnego Wargola. Powiem wam szczerze, że jakby był nowy taki Wargol na ustalanie, znaczy na po prostu budowanie kompanii handlowych, za to, że ma się te idee ekspansywne, tak? To byłoby coś naprawdę, co by się przydało w tej grze, myślę. Wtedy byłoby jeszcze większy sens brać tę ideę. Jakby nam dawały po prostu takiego Wargola właśnie na taki obszar całych kompanii handlowych, tak? Mówię, no ewentualnie taki sam podobny Wargol na obszarze kolonialnym z idei kolonialnych. Myślę, że to byłoby wyjebiste, o czemuż by nie. Brakuje mi takich fajnych Wargoli, które by po prostu jakoś nas przyspieszały w tych podbojach w tamtych regionach. Bo na przykład tutaj to będę po prostu tony punktów marnował na łatwo zdobywalnych prowincjach. Dobra, Oudich, czy ja cię mogę wypisać? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Ty jesteś na północy, tak? Duży kraj. Trzeba lecieć, zdobyć przynajmniej jego stolicę. Nie mogę tu przejść. Fucking shit. No nic, kończmy tą wojnę. To, co potrzebuję, na pewno,
do Belary, bo jest to prowincja z naszego Trade Node'a. W sumie jak ją mamy, to widzę, że możemy zabrać całą tą resztę. Będziemy sobie tutaj to skutecznie rozbudowywali. Nabrzeże, oczywiście. My tu tak, zabierzmy wybrzeże, jeżeli się uda. No, więcej nie wezmę i do większej ilości potrzebujemy punktów. Więc jeszcze nam trochę brakuje, niestety. Niestety nam jeszcze troszeczkę brakuje. Okej, okay, PiS, Czechy. Z tą podcami chre, ale chre. Polickie? Coś dziwnego. Myślałem, że oni się zrobili prawosławni, no ale trudno. To może źle pamiętałem. Co mi nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Okej, okay, umacniamy naszą władzę. Tutaj starczy mi 116 agresywnej ekspansji, ale u jakich krajów? To trzeba niestety sprawdzić. Tylko sensowna ilość jest u Bachmanisu, tak naprawdę, i mogę mieć na to wyrąbane. O, tylko... A, na szczęście się wszystko okorowało, jaki fuks. Tak przez sekundę myślałem, że zapomniałem o tym totalnie. No i w zasadzie południe Indii jest całe nasze. Całe bogactwo tego regionu jest nasze. I ja muszę zacząć tutaj budować wszystkie te ulepszenia, które potrzebujemy. No nie, dobra, jeszcze Ceylon został. No ale to jedna wojna i będzie nasze. Więc w zasadzie mogę mówić, że to jest moje. Uaha. Nieważne. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, myślę, że na koniec tego odcinka jeszcze wypowiemy tą wojnę Brunei, bo tak, o, Tymur jest obrońcą wiary, ale mogę mieć na to, szczerze mówiąc, wyrąbane! I atakujemy. Spasaj, będę dążył do White Peace'a, nic o nich w zasadzie nie chcę. Tutaj weźmiemy ile się da po prostu od Brunei. Więc tutaj po prostu zdobędziemy ich stolicę, leci White Peace. Tymur na ten moment, tak czy siak, ma jeszcze chyba jedną wojnę oprócz mnie. W ogóle zobaczcie, ile on tego tu ma. Chciałbym jakoś wejść tutaj w lepsze relacje z Rosją. Żeby mieć z nimi sojusz czy coś. To może też poprawmy z nimi relacje. Jak widzicie, na razie poprawiam z Mingiem, ale oni są hostile do mnie. Nie wiem, czy to jest jakikolwiek sens. W najbliższym czasie raczej spodziewam się z nimi mieć wojnę, czy zobaczymy, jak to będzie. Dobra, tu zabezpieczone, tutaj się wbijamy i widzimy się pewnie po jakimś czasie. Dobra, myślę, że coś takiego sobie zrobimy, chociaż czekajcie, czy na pewno to będzie w tym trade regionie, a nie w Malacce. Może nie, może jednak się skupi na Malacce. A w sumie to porównajmy, jak tutaj wygląda moja agresywna ekspansja, jak zabieram w Malacce, jak zabieram tutaj, bo... Okej... No jest lekka różnica w tym agresywnej ekspansji. 87 overextensji, mamy to wszystko tutaj do korowania. Kolejne wyspy też może odpuszczę i wezmę to, żeby nie musieć znowu skakać po tych wysepkach. Ja nie wiecie, jakie to jest upierdliwe. Więc takie coś zabierzmy. 135 overextensji, znaczy agresywnej ekspansji. U całej reszty to znośnie to wszystko wygląda. Ale Tymur wiął mnie na rywala. Ups, bo mam 115. Też jakoś to przeżyję. Tak naprawdę. No i w zasadzie to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, nastukało mi się 16 tysięcy golda w międzyczasie. Więc mam co robić, mam jak najbardziej tutaj rzeczy do robienia. Bachmanis chyba został przez chwilę pociśnięty przez Gujarat. To już jest akurat złe, bo to jest sunnita. Jampur jest sunnitą, Bengal jest sunnitą, więc... Podbicie tego to jest istna masakra dla mnie, bo będziemy bardzo dużo agresywnej ekspansji nabijali u tych wszystkich krajów w tym regionie, co jest w sumie złe i ciężkie dla mnie. No a my teraz będziemy zmierzali w kolejnym odcinku, myślę, że do wojen z Europejczykami, żeby tutaj podbić potrzebne mi prowincje do po prostu wzmocnienia naszego koru, że tak powiem. Jeżeli idzie o same idee, no to mamy już je na maksa, więc development powinien być już naprawdę mega tani. 29 punktów, 33 punkty, 29, to po prostu wygląda to przeepicko. Tutaj zaraz sobie też poprzeglądam te wszystkie prowincje, które mamy i tam, gdzie ten development będę rozwijał, bo nawet zauważyłem, że znacznie jest ten development w tych Indiach, żeby te 10 punktów przynajmniej wszędzie było. No to po prostu pobuduję zaraz uniwersytety, pobudujemy te kompanie, tylko po prostu to jest taka ręczna, żmudna robota, która w sumie mi sprawia fan, wam niekoniecznie będzie sprawiała fanu podczas oglądania. Więc dzięki wam dzisiaj za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, no i widzimy się następnym razem. Hej!